Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na kontynuację serii z gry z silnikiem szachowym, najsilniejszy silnik na Lichess w różnych konfiguracjach. Postanowiłem, że zagram dzisiaj taką partię, że będę miał same lekkie figury, a przeciwnik zostanie z dwoma wieżami. Na pewno ten układ początkowy jest dobry dla białych. Wiem, że pisaliście też w komentarzach różne opcje, do których pewnie wrócę spokojnie, ale myślę, że ta konfiguracja jest dosyć ciekawa, więc kontynuujemy, gramy z komputerem. Na pewno tutaj białe na początku mają oczywiście przewagę z uwagi na ilość punktów, ale też to, że jak jest dużo pionów, no to jednak lekkie figury są nieco przyjemniejsze. No i zagramy E4 i będziemy grać po prostu jakoś w centrum. Myślę, że po prostu skoczek F3 z atakiem. Figury muszą tutaj pograć. Przede wszystkim chodzi o to, żeby na pewno nie wyprowadzić, nie, czy nie stworzyć przeciwnikowi wolnej linii tak dosyć szybko. Raczej trzeba taki układ zamknięty trzymać, tak mi się wydaje. Wytworzyć jakoś trzeba przeciwnikowi też słabe punkty. Dobra, widzę C6. Jak zagram tutaj, on może tak zagrać, ja tu. No może tak powstać w sumie. Mogę też zagrać A4. Zagramy A4, żeby nie było B5 i sobie swobodnie wyprowadzę tutaj gońca. Dobra, ruch G5, goniec C4 niech będzie. Jak zagra tu, to w ogóle wejdę sobie fajnie na F5, na pewno tak się nie stanie. Dobrze, jest długa roszada, tutaj się trzyma, gram chyba D3 po prostu. Do D4 oczywiście mogę dojść w pewnym momencie, to nie jest problem, tylko najpierw mnie interesuje, żeby wyprowadzić lekkie figury. Tutaj mogę zagrać teraz H4. Jak on przepcha, to tędy się przedostanę i będzie świetnie. I w zasadzie to będzie chyba dobry pomysł, tak mi się wydaje. Jak zbije, to w ogóle też świetnie. Raczej przepcha. Dobra, i skoczek G1, skoczek E2 jest szybki. I tutaj zajmę bardzo ważne pole. G3 i tu będę pilnował H5. Nie wiem, co maszyna na to, powiem szczerze. Czy on coś tutaj wykombinował? F5 chce zagrać. Dobra, no to już widzę jego niecne plany. No dobra, gramy tak, mimo wszystko. On zagra F5 na 100%. Ja zagram wtedy tutaj. Zagramy tutaj. Jeżeli przepcha, to po prostu skoczek F5. Wtedy D5 jest możliwe. Tutaj D5, no ale ja odchodzę. No tak zrobimy. Skoczek F5 będzie na pewno stał dobrze. Bez dwóch zdań. Tym bardziej, że pozycja będzie zamknięta. Tutaj nie ma wolnych linii. No D5 jest oczywiście możliwe. Jak wybije, on wybije. Ja mogę wybić. Będzie groziło. Tutaj on odejdzie. Wezmę dużo pionków. Ale nie chcę tego zrobić. Zachowam figurę. Oczywiście gramy w ten sposób. Troszkę w sumie mnie poblokował, trzeba przyznać. A to sobie stoi elegancko. Czy taki ruch jest dobry? Skoczek F5 w ogóle tak się zakotwiczył ciekawie. Tak można zagrać jeszcze, otworzyć gońce. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Zdecydowanie to musi być dobry pomysł, żeby goniec tam sobie swobodnie jeszcze pograł. A on musi coś tu zareagować. No dobra, jak zagram tu, tu jakieś hopki, klocki, przełomy. Nie, to nie będzie działało zbyt dobrze raczej. Goniec G5. Zagramy gońcem G5. Zawsze jak figury mają trochę więcej tutaj przestrzeni, to zawsze na pewno stoją lepiej. Dobra, wieża H7. Króla podprowadzimy troszeczkę i może skoczka jakoś trzeba będzie przerzucić tędy. Tutaj coś grozi, nie wiem. Gram skoczek D1, żeby zagrać na E3. Czasami też mogę w fajnej konfiguracji oddać figurę za dwa pionki na przykład. Myślę o tych pionkach. Wow, tutaj zamknął pozycję. C3? No chyba nie ma wyjścia, trzeba grać C3. C5 będzie na pewno. Wybijemy, on... Wow, wybił? A to jestem zaskoczony totalnie. No, pionkiem do centrum zdecydowanie, bez namysłu. I skoczek na E3. Nie, no to jest na pewno dobra pozycja białych. To nie ulega wątpliwościom. On będzie starał się otwierać pozycję poprzez B5 prawdopodobnie. To go tutaj zakleszczymy. Dokładnie. No muszę zamknąć pozycję, nie mogę otwierać. Ale już... aha, wiem o co chodzi, bo on mi nie pozwolił zagrać na C4. Spryciarz. Dosyć szybko to się toczy, jak widać. Tędy, król do centrum. Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że tak. Ale... nie, no mogę manewrować oczywiście, więc sobie pomanewruję skoczkiem.
Jeżeli tak zagra, to wrócę i będę miał na D5 też pole, tylko... O właśnie, zobaczcie. Ale mi tutaj pozwala bardzo dużo, na bardzo dużo mi tutaj pozwala. Mogę też tak zagrać i spróbować zagrać nawet D4. Tak zrobimy. Goniec tutaj do centrum. Teraz zabezpieczyć trzeba tyły. Tu się chyba nic nie stanie, tak patrzę. Jakieś poświęcenia, coś tam chyba nie działa. Królem mogę przejść i zagrać D4. W ogóle teraz D4 może jest dobre. Bo chodzi o to, że po wybiciach skoczek wchodzi. Tylko pytanie, co dalej? Skoczek tutaj zagra. Dobra, gramy. Ojejku, nie! Skoczek D4! Co ja zrobiłem? Misklika. Słuchajcie, cofam to, bo to był misklik, więc tutaj myślę, że maszyna się nie obrazi. Po prostu misklik to już jest pech. D4 oczywiście planowałem. Tak. I skoczek na B4. Skoczek na B4. Koniecznie. Czy królem? Czy zbić? Bo z maszyną to nigdy nic nie wiadomo. Czy zbić? Tu mogę zawsze. Dobra, skoczek B4. Chcę tego pionka atakować. Tego wezmę za chwilę. Co? No to nie, no to już podstawia, zobaczcie. Czyli maszyna jest zrezygnowana w tej konfiguracji, słuchajcie. Jak tylko trochę tutaj go przygnieciemy, to maszyna jest zrezygnowana. No to widać gołym okiem. Tu mogę zbić i wrócić. No tak, to trzeba zrobić i wrócić skoczkiem. Kolejny wolny pionek. No tak. To chyba dosyć łatwy układ w takim razie. Ale ciekawy przykład. Dobra, idziemy A6, żeby jak najwyżej. Oczywiście tu maszyna będzie grała do mata. Okej, no to zbijemy. Zawsze tutaj skoczek, albo tutaj mogę zagrać skoczkiem. A tutaj? Bicie z szachem, tu i dorabiam hetmana. Nawet sobie mogę pozwolić na takie rzeczy. Okej. Maszyna dała dorobić hetmana, to ciekawe. No dobra, dajemy szacha, bierzemy pionka. Też można było szachować. No dobra, wezmę wieżę. I pójdę po pionki. Goniec zawsze tego pionka zatrzyma. A mogę nawet chyba szybciej iść pionkiem, zdecydowanie. Król F5, E6. Król tędy będzie szedł po pionki? Pewnie tak. Dobra, dorobię sobie. A, nie mogę sobie końca dorobić, bo mam automat włączony. No dobrze, hetman, to już bez znaczenia chyba. Dobra, sprzątamy. No, układ chyba dosyć prosty. Polecam wam, żeby sobie zagrać cztery lekkie na wieżę, na dwie wieże. I ciekawy jestem, jak wam pójdzie. Tutaj będziemy próbować już matować. Ale ten układ był chyba jednym z prostszych. Wbrew pozorom, jednym z prostszych. Ktoś na przykład pisał, żeby zrobić układ, żebym ja zagrał bez lekkiej figury na początku, a przeciwnik bez wieży. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężkie. Bo nawet bez wieży silnik gra niezwykle dobrze, bo jednak te lekkie figury na początku robią robotę. Ale będziemy próbować oczywiście różnych konfiguracji. No tutaj już daję mata na różne sposoby. Ok, mamy mata. Dzięki za ten materiał. Dzisiaj króciutko. Widzimy się w kolejnej odsłonie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.